się nazywa ulica, ona już się powinna skończyć, ale jest Stanów Zjednoczonych. Oczywiście, że Polska katolicka marzy o Stanach Zjednoczonych ciągle. Myślę, że wygrają Polacy jakikolwiek mecz, jak Radio Tok FM ośmiesza Warszawę, Wisłę, Mazowsze, pod Gdańskiem, pod Morzem Bałtyckim dokładnie i ciągle przegra. Tak się podniecają te dziadule, żebrakodziady, kopyta w kieszeniach, mają okulary czarne i szpanują w sufit.